Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie Państwa, a także widzów, którzy oglądają naszą transmisję w Ruch TV na dzisiejszej konferencji prasowej poprzedzającej już jutrzejszy inauguracyjny mecz rundy wiosennej z Legią Warszawa. W pierwszej części tej dzisiejszej konferencji będziemy mieć przyjemność przedstawić nowego sponsora strategicznego Ruchu Chorzów. W drugiej części o meczu z Legią będziemy rozmawiać z trenerem Januszem Niedźwiedziem oraz kapitanem niebieskich Tomaszem Poszmańczykiem. Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło poinformować, że nowym sponsorem strategicznym Ruchu Chorzów została firma Nefrolux, świadcząca szeroki zakres usług medycznych. I są z nami przedstawiciele obu stron tej umowy sponsorskiej. Pan Wojciech Kamiński, prezes zarządu firmy Nefrolux. Witam serdecznie. Witam Państwa. A także prezes zarządu Ruchu Chorzów, pan Semeryn Siemianowski. Szanowni Państwo, firma Nefrolux nie jest firmą nową wśród tej grupy partnerów i sponsorów Ruchu Chorzów. Współpracuje z naszym klubem już od dłuższego czasu. Natomiast teraz w tej, nazwijmy to, piramidzie sponsorskiej ten kroczek do góry został wykonany. Firma Nefrolux jest teraz sponsorem strategicznym, a to się wiąże przede wszystkim z tym, że teraz będzie w rundzie wiosennej obecna na koszulkach meczowych pierwszej drużyny Ruchu w meczach PKOPP Ekstraklasy. O tej współpracy Ruchu Chorzów i firmy Nefrolux opowiedzą tutaj panowie prezesi. W pierwszej kolejności bardzo bym prosił o zabranie głosu pana prezesa Semeryna Siemianowskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem bardzo zadowolony, że firma Nefrolux dalej jest z nami, że przeskoczyła ten poziom na sponsora strategicznego. Od wielu lat pan Wojtek Kamiński jest naszym też kibicem, trzeba to podkreślić, z niebieskim sercem, w którym cały czas płynie ta nasza niebieska krew i to jest pewnik. Także tutaj myślę, że ta forma współpracy, myślę, że też na wiele kolejnych lat, nie tylko świetności, ale w każdym momencie będziemy zawsze razem i zawsze się będziemy tutaj wspierać, bo na pewno ta nasza współpraca daje też wiele korzyści dla obu stron. Myślę, że teraz zainaugurujemy też naszą współpracę właśnie tym meczem z Legią Warszawa. Myślę, że na pewno to będzie bardzo medialne wydarzenie. Myślę, że będziemy tutaj mogli oscylować w granicach kompletu, czyli 40 800 kibiców. Będziemy ten cel próbowali do końca zrealizować. Myślę, że jesteśmy bardzo blisko i że będą to bardzo bezpieczne, wspaniałe sportowe zawody, które będą gdzieś w naszej pamięci przez wiele kolejnych lat, ale przede wszystkim muszą też być bezpieczne, żeby też kolejne nasze wydarzenia na Stadionie Śląskim tutaj były w podobnej skali i miejmy nadzieję, że tak wszystko się wydarzy. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy tutaj za to, że jesteśmy dalej razem i w takiej skali, bo naprawdę ja mówię, w takiej sytuacji tylko chwalić, bo naprawdę firma Nefrolux bardzo dobrze się rozwija i myślę, że będziemy mogli w przyszłości dalej wiele lat współpracować. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i jestem do dyspozycji. Dziękuję panie prezesie i proszę też o zabranie głosu pana prezesa Wojciecha Kamińskiego. Witam Państwa. Ja też bardzo się cieszę, że jako firma mogliśmy zostać sponsorem strategicznym. Dla nas jako firmy będzie to oczywiście też budowanie swojej marki i mam nadzieję, że tak jak do tej pory tutaj ta współpraca bardzo dobrze się układała i pomagała drużynie, będziemy robili to samo. Myślę, że oprócz też tego, że jesteśmy tym sponsorem strategicznym, zajmujemy się medycyną szeroko pojętą i myślę, że jeżeli będą takie potrzeby, to też będziemy tutaj mogli służyć pomocą dla zawodników i dla całej kadry. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie prezesie i prosimy o pytania od Państwa. Bardzo prosimy o zadawanie pytań do mikrofonu na potrzeby też naszej transmisji. Bardzo proszę też na potrzeby transmisji o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Dzień dobry, Wojtek Marczek, Radio RMF. Do prezesa Siemianowskiego. Panie prezesie, no była do tej pory Alba na przodzie koszulek, ona znika. Jak to będzie wyglądało teraz? Bo widzę, że logo Alby dalej jest na tych monitorkach na stole. Tutaj wielkie podziękowania dla zarządu Alby, też dla naszych włodarzy miasta za to, że mogliśmy i dla naszego przewodniczącego Rady Nadzorczej też, bo też pomógł w tej sprawie. Zostajemy dalej razem. Dziękujemy też właśnie firmie Alba za to, że byli w stanie się z nami na tyle dogadać, że będą przesunięci w dwa miejsca, czyli na rękawek i na spodenki z tyłu. Myślę też, to są bardzo widoczne miejsca i dzięki temu też mogliśmy tutaj nawiązać właśnie szerszą współpracę z firmą Nefrolux. Także jeszcze raz tutaj podziękowania dla wszystkich, którzy brali w tym udział. Dzień dobry, Piotr Gierczyc z Polskiej Agencji Prasowej. Ja do Pana Prezesa sponsora mam pytanie, co Pana skłoniło, żeby teraz zostać sponsorem strategicznym, skoro klub no, mistrzostwo raczej nie będzie walczył i jak długo ta umowa? Tak jak to już zostało powiedziane wcześniej, ta współpraca na troszeczkę niższym poziomie odbywała się już dłużej, natomiast w tym momencie no, też jest taka potrzeba, no, klub jest, może nie będzie walczył o mistrzostwo, są inne cele. Natomiast no, chcielibyśmy też w tych celach pomóc. Umowa jest do czerwca tego roku. Jacek Struga, Dziennik Zachodni. Przy kontraktowaniu piłkarzy często pojawia się termin opcji przedłużenia umowy. Chciałem zapytać, jak w przypadku nowego sponsora. Tak jak ja już wcześniej powiedziałem, firma Nefrolux działa w branży medycznej i staramy się teraz budować swoją też markę, więc myślę, że jest taka możliwość, że ta umowa zostanie przedłużona i będzie dłużej działała. Dzień dobry, Piotr Kubacki z Katoickiego Sportu. Ja wiem, że tego typu umowy są objęte różnymi tajemnicami i tam klauzulami poufności, no ale chciałem zapytać chociaż w jakim stopniu, w jakiej skali jest to wsparcie finansowe Państwa firmy. Pamiętam, że Górnik Zabrze kilka miesięcy temu ogłaszał jednego ze swoich sponsorów, no to tam jakieś delikatne detale, ile tam tych zer zdradził, ile było podpisana nowa umowa, jak to wygląda u Was, jaka jest skala tego wsparcia? Powiem tak trochę ogólnie, ale na pewno to jest w naszym sponsoringowym topie. Tyle odpowiem. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania do panów prezesów? Jeśli nie ma, bardzo dziękuję. A panów poproszę teraz w tym momencie może przed stół konferencyjny do pamiątkowego zdjęcia z koszulką już z logo firmy Nefrolux. O tu. Okej. Tu jest Maciek, tu są, bo są dwie. A dwa mamy. Mamy dwie, to nie wiem, jedną. Kamol, daj to. O. No może kamol. Ja. Może tą odłożymy, dobra? Czekaj, jedna będzie... tu. Ja. Czekaj. Jedna będzie fajnie. To kamol robimy, czy? Ja. A to... Chodźcie, chodźcie. Przed nami druga część konferencji prasowej przed meczem z Legią Warszawa. Są z nami trener Ruchu Pan Janusz Niedźwiedź, witam serdecznie. Dzień dobry. I kapitan niebieskich Tomek Poszmańczyk, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. I od razu oddajemy Państwu głos, prosimy o pytania do trenera, do Tomka Poszmańczyka. Prosimy, by pytania zadawać do mikrofonu. Dzień dobry, Piotr Gierczy z Polskiej Agencji Prasowej. Do Pana trenera mam pytanie, bo w Pana przypadku mówienie o debiucie, no tak trochę dziwnie brzmi, no ale jutro w roli trenera Ruchu w ligowym meczu, no to będzie to debiut i to na Stadionie Śląskim. W związku z tym, czy po tylu rozegranych meczach jako trener Pan czuje jeszcze jakiś dreszczyk emocji przed takim czymś, czy już nie? Dzień dobry. Na pewno jest dreszczyk emocji. Myślę, że czeka nas dobre spotkanie, na pewno święto piłkarskie. Mam nadzieję, że stadion rzeczywiście wypełni się do ostatniego miejsca i będziemy też świadkami kapitalnego meczu. Ale oczywiście najważniejsze w tym wszystkim jest wygrywanie, więc chcemy bardzo jutro wygrać. Przy okazji drugie pytanie od razu. Czy ma Pan takie przeświadczenie teraz, że ten zespół jest w 100% gotowy do tej wiosennej walki o punkty? Czy jeszcze, nie wiem, z tydzień na przykład by Pan potrzebował albo nie? No przede wszystkim mieliśmy tyle czasu i musieliśmy go idealnie zagospodarować i wycisnąć z tego czasu, tych kilku tygodni, wszystko co najlepsze. Dlatego tak zaplanowaliśmy, żeby być optymalnie gotowym na to pierwsze spotkanie. Dzień dobry, Piotr Dubacki ze Sportu. Panie trenerze, tak trochę organizacyjnie chciałbym może jeszcze dopytać, no bo wiadomo, że nie zagra jutro jeszcze Tomasz Wójtowicz, kilku też piłkarzy, którzy dostali wolną rękę w poszukiwaniu klubów, wiadomo, też poza kadrą. Czy poza tym są jeszcze jakieś absencje, urazy, znaki zapytania? A czemu, skąd ma Pan informację, że Tomasz Wójtowicz jutro nie zagra? Tomasz Wójtowicz kilka dni temu dostał zielone światło do wejścia w pełny trening, więc po raporcie medycznym popołudniowym będziemy podejmować ostateczne decyzje, kto będzie. Oczywiście Tomek nie trenował przez dłuższy okres, natomiast wykonał dobrą pracę, jeśli chodzi o te indywidualne działania z fizjoterapeutami, z trenerami przygotowania motorycznego, dlatego na pewno cieszymy się, że już może trenować w kontakcie z przeciwnikiem, już może grać w grach treningowych i również meczowych. Dlatego też to są bardzo dobre wiadomości, bo liczyliśmy na Tomka dopiero w marcu, a tak naprawdę ten okres został dosyć solidnie przyspieszony i liczę też na Tomka w tym najbliższym okresie. Poza tym wszyscy zdrowi. Poza tym mamy, jak to czasami bywa, jakieś tam drobne rzeczy, natomiast tak jak powiedziałem, dopiero po tym raporcie popołudniowym będziemy podejmować ostateczne decyzje, kto znajdzie się w kadrze, a kto w tej kadrze, czy to z powodu jakiegoś urazu, czy niezłapania się w tej 20 nie będzie na jutro na mecz. W Turcji pod koniec zgrupowania zagraliście dwa sparingi w praktyce na dwie różne jedenastki, no mniejsze z tych trzech rezerwowych. Ta z drugiego meczu wydawała się taka troszkę bardziej wyjściowa, że tak to ujmę. Czy można więc powiedzieć, że to był taki skład najbliższy tego, którego można się jutro spodziewać? No tak, wtedy było to planowane, czyli jedna grupa ta na końcu, no to na ten okres, w którym byliśmy, jak wyglądali piłkarze, jak ocenialiśmy, więc no tu nie ma tajemnicy, że w tamtym okresie wystawiliśmy tamtą grupę jako drugą i pamiętajmy, że jeszcze był ten mikrocykl, więc na niektórych zawodników czekaliśmy trochę dłużej, niektórzy później wchodzili w trening, dołączył do nas Jozema, więc tutaj kilka zmiennych jeszcze jest i no teraz naszą rolą jest wybrać tą optymalną jedenastkę na pierwszy mecz. To też jeszcze może takie pytanie troszkę bardziej z serii filozoficznych, no bo kiedy przyszedł Pan do Ruchu, pewnie miał Pan gdzieś z tyłu głowy świadomości jakieś przekonanie, czego się można mniej więcej spodziewać. Nie zna Pan jeszcze piłkarzy, teraz już trochę czasu minęło, był obóz. To pod tym względem jest lepiej niż Pan się spodziewał przed przyjściem, czy może troszeczkę tej pracy trzeba włożyć więcej niż Pan się spodziewał? Pracy i tak wiedziałem, że trzeba będzie włożyć sporo i to nie chodzi tylko o zmiany personalne, ale też o wprowadzenie pewnych określonych zasad modelu gry i tego, na co ja jako trener od lat zwracam uwagę. Natomiast trafiłem na grupę bardzo otwartych ludzi i mówię tutaj i o piłkarzach, i mówię o sztabie, Mówię tu o pracownikach klubu, którzy też każdego dnia pokazują, jak ten klub jest ważny. Nawet wczorajsze spotkanie z kibicami, fantastyczne, to też pokazuje mi, w jakim klubie jestem, jak kibice kochają ten klub i bardzo dobrze, że jest taka duża grupa kibiców, bo kibice napędzają też nas do działania. Na pewno chcemy zrobić wszystko, żeby Ruch w przyszłym sezonie był w Ekstraklasie i z takim zadaniem też ja jako trener przyszedłem do tego klubu. Chciałbym teraz zapytać jeszcze kapitana, jak atmosfera w szatni przed takim meczem? No, atmosfera zarówno przez cały ten okres przygotowawczy, jak i przed tym meczem jest bardzo dobra. No, myślę, że wykonujemy też w tej kwestii bardzo dużo pracy i jakby nie przystępujemy do tej rundy z głową zwieszoną, tylko wręcz przeciwnie. Myślę, że bardzo mocno popracowaliśmy, tak jak trener mówi, nie tylko na boisku, ale też w tych innych bardzo ważnych kwestiach i mimo tego, że dołączyło do nas dużo chłopaków, to atmosfera jest naprawdę bardzo dobra no już widać po chłopakach, że nie mogą się tego jutrzejszego meczu doczekać. W rundzie jesiennej tak trochę mało Pana była na boisku, wszystkie mecze z ławki, minut nie za dużo nazbierane. No w tym drugim sparingu, gdzie ta jedenastka była, powiedzmy, że wyjściowa, zagrał Pan od początku w tym drugim meczu. Czy można spodziewać się Pana wiosną troszkę więcej na boisku? Czy może Pan już ma jakieś też uzgodnienia z trenerem, który może chce mieć więcej kapitana niż było to jesienią? Znaczy, myślę, że żaden trener nie rozmawia na ten temat z zawodnikiem i nie deklaruje ilości minut, jakie będzie rozgrywał w najbliższym sezonie czy rundzie, czy najbliższych meczach. Wiem o tym, że jestem potrzebny i tak się właśnie czuję. Na ile będzie trener mnie potrzebował, na tyle będę gotowy. Zawsze będę do dyspozycji, jak tylko będzie zdrowie dopisywało, czy będzie trzeba grać kilka minut, czy zagrać od początku, to trener wie, że może na mnie liczyć. Czy to będzie już od jutrzejszego meczu, to myślę, że jeszcze nie wszyscy u nas w drużynie wiedzą i ja również, także poczekajmy do jutra. Dzień dobry, Wojtek Marczyk, Radio RMF. I do Pana trenera, i do Tomka takie pytanie. Nie trzeba było więcej pracować w czasie zgrupowania w Turcji mentalnie niż fizycznie? No bo jednak sytuacja jest trudna. W tym piłkarskim żargonie utarło się mówić, że trudniej się walczy o utrzymanie niż o mistrzostwo. I czy tak naprawdę jest? Czy też to tak czujecie obaj panowie? Ja przede wszystkim czuję taką wiarę w drużynie i to, że myślę, że ten błysk wokół można było zauważyć u piłkarzy. Ale też tej pracy i fizycznej, i taktycznej, i modelowej nie zabrakło, bo drużyna, żeby funkcjonować na najwyższym poziomie, swoim najwyższym poziomie, potrzebuje w każdym tym elemencie się poprawiać i oczywiście chcemy być bardzo dobrze zorganizowanym zespołem, który potrafi radzić sobie w każdej fazie gry, czyli kiedy mamy piłkę, kiedy jej nie mamy, kiedy ją tracimy, dobre reakcje po stracie, płynne budowanie gry, obronę pola karnego, atakowanie pola karnego. Tych rzeczy jest bardzo dużo i chcemy w każdym elemencie się poprawiać, ale również piłka nożna to również głowa i to, żeby radzić sobie z emocjami, to, żeby się nigdy nie poddawać, żeby walczyć do ostatnich minut, bez względu na przeciwnika, bez względu na wynik, bez względu na to, czy to jest pierwsze, czy już ostatnie spotkanie rundy, dawać z siebie wszystko i myślę, że w tym elemencie, to co nawet wcześniej Tomek powiedział, wykonaliśmy też sporo pracy i tutaj też bardzo duża rola Tomka, który jako kapitan i prawdziwy lider tego zespołu daje przykład i ja jestem szczęśliwy, że mam Tomka w swojej drużynie, który może też część rzeczy, że tak powiem, załatwić za trenerów, bo ma to wyczucie, ma charyzmę, ma wiele cech, które pozwalają na to, żeby Tomek mógł też zespołem w swój sposób dobrze zarządzać, takich nawet czasem drobnych rzeczach i to jest też ważne dla każdego trenera, żeby takich ludzi koło siebie mieć. No to ja powiem, jak to wygląda z perspektywy drużyny. Przyjście każdego trenera wiąże się jakby z wytężoną pracą na boisku, ze zrozumieniem filozofii danego trenera i nie inaczej było też teraz, dlatego ja się mega cieszę, że udało nam się wyjechać na to długie zgrupowanie, bo wykonaliśmy tam naprawdę kawał dobrej roboty, żeby to wszystkie rzeczy zrozumieć i je po prostu pojąć na tyle, na ile to możliwe. Myślę, że to się fajnie udało. Tak jak trener wspomniał, grupa jest naprawdę otwarta, więc każdy chce chłonąć tą wiedzę i myślę, że to się fajnie udaje, a czas między treningami właśnie spożytkowaliśmy na to, żeby tą sferę mentalną i tą głowę trochę wyczyścić i poprzebywać razem praktycznie 24 godziny na dobę, oprócz tego czasu na sen, więc myślę, że pod tym względem tak samo było bardzo, bardzo dobrze. Panie trenerze, jeszcze jedno, bo Piotrek trochę zagaił ten temat odnośnie debiutu. No właśnie, bo debiut z Legią na Stadionie Śląskim, no tak sobie myślę, że dla sportowca, dla trenera, no to trudno chyba sobie wymarzyć lepsze okoliczności, możliwości debiutu w jakimkolwiek klubie. Mhm. Tak, ale jestem w Ruchu, jestem szczęśliwy, że jestem w tym klubie i tak samo już powiedziałem wcześniej, że jestem też zadowolony z tego, że gramy pierwszy mecz z Legią, bo piłka nożna to są emocje, piłka nożna to jest atmosfera również na trybunach, piłka nożna oczywiście to są również sukcesy i taki mecz z Legią na początku, gdzie liczę oczywiście cały czas, że ten stadion wypełni się naprawdę do ostatniego miejsca, to będzie też fantastyczne wydarzenie i my jako trenerzy czy piłkarze, myślę, że każdy zawsze chciał grać przy pełnych trybunach, mieć taką atmosferę. Mieliśmy już mały zalążek tej atmosfery wczoraj na prezentacji, gdzie kibice już czuć było, ja już czułem się, jakby ten mecz z Legią za chwilę miał się zacząć. Dlatego też wracając do Pana pytania i tu wcześniej Pana kolegi, tak, czuję tą radość, czuję tą ekscytację. Wiem, z kim się mierzymy, wiem, co trzeba zrobić, żeby pokonać Legię. Czeka nas oczywiście arcytrudne wyzwanie, natomiast wierzę, że z pomocą naszych kibiców jesteśmy w stanie tego dokonać. Pierwszy mecz w rundzie w sezonie to zawsze też pewna niewiadoma. To Wy będziecie większą zagadką dla Legii, czy Legia większą zagadką dla Was? Myślę, że my dla Legii zawsze jest nowy trener, nowy model. Oczywiście my z Legią mierzyliśmy się już, ja jako trener mierzyłem się kilkukrotnie. Znamy się, powiedzmy, jeśli chodzi o sztaby, to co proponuje Legia, to co my proponujemy oczywiście. To nie jest jakaś wielka tajemnica, natomiast każdy z nas szuka jakiejś przewagi, jakiegoś elementu, żeby zaskoczyć przeciwnika i myślę, że i Legia coś przygotuje i my też mamy coś na Legię. Z jednej strony byśmy powiedzieli, gdyby była tabela czysta, 0 punktów, no to że bardziej presja jest po stronie Legii, no bo to oni są faworytem, ale Wy musicie w tym... No w każdym meczu teraz szukać jakiegokolwiek punktu, który będzie dawał nadzieję i możliwość utrzymania. No tak, faworytem jest Legia, ale to nie ma znaczenia. To jest pierwszy mecz, spotkanie u nas i my nie będziemy się zajmować, nawet powiem uczciwie, nie rozmawialiśmy w szatni, że Legia jest faworytem albo przyjeżdża zespół z topu i tak dalej. W ogóle takie tematy nie były poruszane. Bardziej skupialiśmy się na tym, jak Legia jest zorganizowana, co robi, gdzie są mocne, słabe strony i co my możemy zaproponować. I na pewno te emocje będą, tak jak Pan powiedział, ta presja, ale ja uważam taka pozytywna bardzo presja, która właśnie napędza nas wszystkich do działania i będzie powodować wzniesienie się na wyżyny. Nas też jako sztabu i również piłkarzy. Ja z Dziennik Zachodni, no niestety kompletu trenerze jutro nie będzie, bo stadion ma 54 000, a będzie mógł wejść tylko 40 000 z małym haczykiem. Ja chciałem zapytać, czy Pan już miał okazję grać przy takiej publiczności, prowadzić drużynę z ławki? Przy takiej, bo mówi Pan o komplecie, ja oczywiście już wiedziałem od samego początku, jak przychodziłem do Ruchu, że niektóre mecze muszą mieć strefy buforowe i te kilkanaście tysięcy niestety nie będzie, natomiast 40 000 to jest naprawdę okazała liczba i liczę na te 40 i 400 chyba z tego co pamiętam, więc 800 nawet, no to prawie 41 000. Bywały mecze, tak jak na Legii jeszcze niedawno przy prawie 30 000, natomiast 40 rzeczywiście to będzie, a szczególnie kibiców, którzy będą stali za naszymi plecami, którzy będą nas wspierać, no to na pewno wierzę, że doda nam to wiatru w żagle i też dla samych siebie, dla klubu i dla kibiców odniesiemy zwycięstwo. Jeszcze się też zimowe transfery. Przyszło 7 zawodników, nie licząc młodzieży, która dołączyła do drużyny. Może Pan zdradzić, z którego jest Pan zadowolony? I bez nazwisk, bo to oczywiste, ale ilu z tych nowych zawodników może pojawić się jutro w wyjściowej 11? Na pewno nie chciałbym dzisiaj akurat przed meczem na konferencji oceniać każdego. Poczekajmy, dajmy każdemu czas na to, żeby pokazał pełnię swoich umiejętności. A na pewno jestem zadowolony ze wszystkich piłkarzy, bo pokazali otwartość głowy na to, co zaproponowaliśmy, na to, żeby uczyć się każdego dnia, żeby się rozwijać. Więc pod tym kątem na pewno, jako trener, na pewno jestem nawet bardzo zadowolony. Bo to jest ważne, żeby piłkarze nawet małymi krokami po każdym tym tygodniu spędzonym na boisku czy w szatni byli choćby odrobinę lepsi. To motto przyświeca mi zawsze. Tak samo powiedział Pan, że przyszło 7 nowych, plus dołączyli młodzi, ale też cieszę się, że Kwiatkowski dołączył do pierwszego zespołu i został włączony, bo też sobie na to swoją postawą zapracował. To też są takie małe, drobne rzeczy, które mnie jako trenera cieszą, że dla takiego chłopaka to jest na pewno wydarzenie znaleźć się w swoim klubie, w którym się jest od dziecka, w pierwszym zespole. Wiadomo, że jeszcze przed nim bardzo dużo pracy, ale to jest ten pierwszy krok i mam nadzieję, że on, jak i cała reszta, będą tą drogą podążać. Radio M. Dzień dobry, Panie Trenerze. Ja chciałem zapytać również, podążając za pytaniem kolegi, jak Pan te nowe twarze, tę indywidualną jakość przekuwa w zgranie zespołowe? Jak to będzie funkcjonować? Czy to będzie już taka jedna wielka niebieska pięść? Mam nadzieję, że to będzie. Po to pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie, żeby to była pięść. Oczywiście część zawodników dołączyła trochę później, więc to zawsze dla każdego trenera ten czas jest bardzo cenny. Natomiast my nie dyskutowaliśmy w sztabie, że mamy mało czasu albo że mamy go mniej niż inni, tylko po prostu przyjęliśmy to, co jest, tak jak się te tygodnie układały i robiliśmy wszystko, żeby z każdego zawodnika i z każdego mikrocyklu wycisnąć maksimum. Jeśli chodzi o zawodników, to co powiedziałem, na pewno cieszę się, że ta grupa dołączyła, która została wybrana i ilu może wyjść. No na pewno kilku, czy wszyscy. Dopiero myślę, że jutro przed samym meczem, jak podamy skład, będzie to jasne. Jeszcze ten wątek transferów chciałem pociągnąć. Czy to już koniec tych 7, czy jeszcze niekoniecznie, Pana zdaniem? My w klubie cały czas pracujemy jeszcze nad 2 transferami. Mamy nadzieję, że do końca okienka będziemy w stanie je wykonać. Prace cały czas trwają, oprócz przygotowań do meczu z Legią, czy później do kolejnych meczów. Cały czas tutaj prowadzimy rozmowy, penetrujemy rynek i szukamy. Natomiast dzisiaj to przede wszystkim moje myśli są skupione tylko i wyłącznie na jutrzejszym meczu i na tym, żeby to spotkanie wygrać. Jeszcze chciałem tylko tak pół żartem zapytać, czy Pan przestrzega piłkarzy przed pączkami dzień przed meczem, czy bierze Pan tak, że sami są rozsądni? Myślę, że każdy z nich jest rozsądny i każdy wie, że jeden pączek nikomu nie zaszkodzi, ale jesteśmy dzień przed meczem i wszyscy są świadomi tego, jaki jutro jest przeciwnik, jak trzeba będzie wznieść się na wyżyny, żeby pokonać Legię i każdy szczegół gdzieś jest ważny, natomiast trochę delikatnych kalorii nikomu nie zaszkodziło, więc wszystko z umiarem, jak najbardziej wskazane. To da to na pewno też może troszkę energii, jeśli chodzi o cukier i nikomu tam nie przyjdzie pewnie do głowy, żeby dzisiaj świętować tłusty czwartek kilkoma pączkami, może poza sztabem. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszystkie pytania. Jeszcze na koniec dodam, że liczba uprawnionych kibiców do wejścia na jutrzejszy mecz przekroczyła 32 000 i wiemy, że będzie ich jeszcze więcej. Cały czas sprzedaż trwa, też informacja dla naszych kibiców. Zapraszamy na stronę bilety.ksru.com a także naszych sklepów stacjonarnych, a jutro przepraszam także do stadionowych kas na Stadionie Śląskim. Dziękuję panie trenerze, dziękuję Tomek za udział w tej konferencji, dziękujemy państwu i widzom kanału Ruch TV. Widzimy się jutro na meczu z Legią. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.